dziś możecie głosować w jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego. Ze mną jest Mateusz Posłanka z Krakowskiego Magistratu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, przypomnijmy, jak możemy głosować, gdzie możemy głosować, gdzie znajdziemy wszelkie informacje na temat projektów, na które możemy głosować. No i jeszcze wskażmy tą różnicę między projektami dzielnicowymi a ogólnomiejskimi. Tak, do wyboru ponad 700 projektów w tym roku, z czego ponad 500 to są projekty dzielnicowe, czyli te, które dotyczą naszej lokalnej społeczności. Pozostałe to projekty ogólnomiejskie. Głosujemy w 179 punktach do głosowania. Mogą je Państwo znaleźć na stronie budżet.krakow.pl, ale zawsze zapraszamy i zachęcamy do głosowania elektronicznego. Zero waste. Nie niszczymy papieru, zapraszamy na stronę budżet.krakow.pl i za pomocą aplikacji oddanie głosu między 22 września a 6 października. Przypomnijmy, kto może głosować? Kto może głosować? Głosują wszyscy, bez względu na wiek, bez względu na zameldowanie. Ważne, aby być mieszkańcem, mieszkanką Krakowa. Takie oświadczenie składamy, wypełniamy podstawowe dane i oddajemy głos na 3 projekty dzielnicowe i 3 projekty ogólnomiejskie. W przypadku projektów ogólnomiejskich nie ma rejonu, a czy w przypadku dzielnicowych jest? Na przykład muszę być mieszkanką, przypuśćmy, Podgórza, żeby zagłosować na projekt z tej dzielnicy? Tak, oczywiście logując się do aplikacji czy wypełniając kartę do głosowania określamy, w której dzielnicy dokonujemy aktu głosowania i oczywiście głosujemy na projekty ogólnomiejskie według uznania. Natomiast jeżeli chodzi o projekty o charakterze dzielnicowym, to zgodnie z dzielnicą, której jesteśmy mieszkańcem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was zachęcamy do głosowania. Wszelkie informacje, tak jak już zostało powiedziane, znajdziecie na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa oraz Budżetu Obywatelskiego.